Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Mania Plus. I w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że będziemy kończyć grę, bo gramy My Team. Gramy Rayem i Knucklesem. Lubię te dwie postacie bardzo. Ogólnie tak preferuję, jeśli mam być szczery, Raya od Mighty'ego? Nawet nie wiem czemu, po prostu jakoś tak mi tak postać Raya bardziej pasuje. Ogólnie. No, więc przechodzimy mój ulubiony poziom muzyczny, z muzyką. Ulubiony poziom muzyczny. Ulubiony poziom z muzyką w... Teraz co? Co dalej nie ma sensu. Poziom z moją ulubioną muzyką. O! To ma więcej sensu. Czyli Metallic Madness. Ale według mnie akt drugi... nie. Tak, akt drugi jest lepszy, ale... ale akt pierwszy też jest zarąbisty. Więc wykorzystujemy tutaj zdolności Raya. Kurde, Ray jest OP po prostu w Mani. Tyle. To jest chyba najbardziej OP postać. Ludzie myśleli, że Mighty będzie taką postać. Znaczy ludzie dlatego myśleli, że Mighty będzie OP, jeśli jego ten cały pierdyknięcie w ziemię będzie działało też na... jak się nazywa? Na górki, jak to będzie działało. No niestety tak się nie stało. Nie, miałem już 49 pierścieni, are you kidding me? Goddammit. Może znajdę special stage, wtedy będę miał od razu 50. To było fajne. O-o. Kurde, Ray to jest po prostu OP, jeśli chodzi o ratowanie dupska. Ale chyba idę nie w tą stronę, mi się wydaje. Tak troszeczkę. Dobra, pyk. Ray jest zarąbisty, jak to muszę powiedzieć. Jeszcze raz. Muszę nadmienić, że Ray to jest... bez postać w Mani prawdopodobnie. Knuckles! A teraz mamy... Super Ray. Który nie ma żadnej różnicy poza tym, że jest nieśmiertelny i... i wysoko skacze. I z tego co wiem, nie ma jakiś tam... nie ma jakichś tam ograniczeń, których ja osobiście nawet nie zauważyłem z normalnym Rayem, więc... tak trochę nie wiem po prostu. Co? O! Raz pierwszy znalazłem Special Ring tutaj. Metallic Madness. Bo zwykle już tu miałem wszystkie szmaragdy. Jest taki trochę obciach tak naprawdę. Znaczy nie obciach, bo no, znalazłem wszystkie przed Metallic Madness, ale no... A nie wiem, że nie wiem, nigdy nie znalazłem Special Stage'a. O, powiedzmy, że tak. O, wezmę to, tego nie wezmę. Właśnie nie rozumiem po prostu logiki tych szybkich butów w ogóle w grach Sonica od Sonic 2. Jeśli chodzi o... What the hell? Jeśli chodzi o... super postacie. No bo na serio, w każdej grze Sonica, przynajmniej jak ja gram, może ja po prostu jestem jakiś, nie wiem, specyficzny z tymi grami, że no szybkie buty po prostu super postacie spowalniają. Nie wiem, czy to po prostu mi się to wydaje, czy to mi się nie wydaje, tak jest po prostu, ale no, jak dla mnie po prostu są spowolnione, albo po prostu łażą, jakby były na lodzie. W ogóle tak w porównaniu do Knucklesa, Ray ma strasznie wielką głowę. Teraz to do mnie dotarło, w sumie. Jesteś tu ok, i teraz przechodzisz w drugą fazę. Bardzo nie lubię ogólnie tego bossa, jakbyście chcieli wiedzieć. Jak będzie teraz tu. Teraz będzie tutaj. Teraz będzie tu. Teraz będzie
tu? Kurde, jak przewiduje, kurde! They got through. Yay! Our boy, Ray. Ale teraz ogólnie wszystko szybko pójdzie, bo nie muszę się bać o te wszystkie rzeczy. Musiałem szybko rzucić telefon, bo teraz ogarniałem, że jest przy biurku. A nie chcielibyśmy przecież, żeby... A mi nagle zaczęło pierdzieć na materiale, chociaż pewnie już parę razy się tak zdarzyło i teraz dopiero... Nie. I teraz dopiero to zauważyłem. Jest trochę dupa, zrąbałem, okej. Dead. Damn! I to jest po prostu jaka darowizna, to jest muzyka! Kocham Metallic Madness. Ogólnie w Sonicu CD też uwielbiałem muzykę Metallic Madness, ale tutaj co T-Lob zrobił z tą muzyką, to... O Jezus Maria! To już coś jest. Po prostu. Dla mnie. To jest za dużo. Po prostu. O nie! Damn it! Nie, chyba nawet trochę zyskałem, więc jest okej. To się przyda. Nie lecimy jak łeb na szyję, znaczy i tak lecimy, ale dobra, nie mamy. O! Cium! Jest nawet cheat code w Mani, żeby wyłączyć... zmienianie tej muzyki. Jak jest performa, ale stwierdziłem, że nie ma tego robić. Pierwsze zobaczymy. Jej! Mirej! Chibirej! Ale ja go lubię po prostu. Szkoda tylko, że nie ma tych takich, no, w 60 FPS-ach klatek. Znaczy, pfu. Nie masz tylu klatek, no, jak sobie lata. To jest dla mnie takie trochę. Ne. Tam dobra. O, Nakus był przez chwilę też czy... Damn it! Okej, okay. Teraz jesteśmy tak trochę w dupę. Ale dobra, tam nie. Mam przynajmniej minimajtiego tutaj, teraz. Pyk, pyk, pyk. Znaczy mini, chibi w sumie. Nie ma nic. Właśnie nie ogarniam po prostu tych postaci. Normalnie przylatują nam tutaj normalne, ale jak już są, to one ogarniają, że o, tutaj muszę być chibi i robi się chibi. Nienawidzę tej sekcji. Ogólnie. Okej, okay, zaraz muszę skończyć garścienie i tyle będzie. A ten boss... jest w sumie... Szybko go mogę pokonać. Ale ja chcę zobaczyć, jaką postać mogę dostać. Hej, damn it! Wiecie co? Okej. Okay. O, teraz gramy lepszą postać. Are you kidding me? No i wróciliśmy do Mighty'ego w takim wypadku, okej. Okay. Nie mam pytań nawet. Tam był Wegman. Wegmana nie zbieramy. Żeby nie było. Okej. Trzeba szybko tam pokonać. Szybko tego bossa pokonać. Nakus się powinien tu wszystkim zająć. W miarę. Ja przez to wszystko Mighty'ego nie widzę, bo on się tak wtapia bardzo w to wszystko. Ale teraz te wszystkie robociki trzeba rozwalić. I ostatni... Dobrze. Chibi... Jedyne czego nie lubię, to Chibitelsa. Ono mi bardzo dziwnie i brzydko wygląda. Co mogliście się w sumie domyślać. I dobra, teraz przechodzimy do Titanic Monarch. Ostatniego poziomu.
Od razu wam zaspoileruję, że w Mani Plus nie ma, znaczy w Encore Mode nie ma Egreberry, więc no. Trochę dupa. Ciekawy jestem, co by się zrobiło, jakby się w cheat codach uaktywniło Encore Mode i by się wlazło do Egreberry. Trzeba to będzie można nawet w streamie jakimś kiedyś zobaczyć, co by się stało. Spadaj. Dammit. A nie, po prostu zamieniło mi postać. Okej. To było dziwne. Chodź tu, Mighty. Wolę ciebie niż... Znaczy, nie wolę Mighty'ego niż na Kuz, broń Boże. Na Kuz to jest bez boi, ale... Ray mi się... Ray. Mighty wydaje mi się bardziej praktyczny, bo może... Moje wiesz, że ma tą swoją umiejętność, że może odbijać się od niebezpiecznych rzeczy, w większości, to jednak, no. Nakres w tym poziomie i tak nie jest aż tak dobry. Znaczy w tym momencie jest w sumie dobry, można się wespnąć. Okej, okay, teraz co dalej? Okej, okay, czyli tutaj. Nie, dammit! Ale no, przynajmniej I guess... Nie wiem, co się... Ui, ale lecę. Ale lecę. Boże, nie, seksy niektórych tutaj się, jak się tutaj zapierdziela nieźle, to wow. Ok, teraz... Tutaj? O! Hell yeah! Teraz niech Mike przyjdzie. Ha, mogą sobie być te bomby. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie ostatni boss, czego uda mi się zrobić jednak z superformą, czy mi się nie uda zrobić z superformą, bo wiem, że na przykład na... Znaczy, kiedy... udaje mi się ogólnie go zwykle pokonać z superformą, ale na przykład no, na live'ie to mi się nie udało, tak? Znaczy, w sumie miałem problem z utrzymaniem w ogóle superformą, bo chyba zginąłem ze 4 razy, albo ogólnie ją straciłem, ale... Ale chyba ostatecznie pokonałem finałowego bossa z performą, nie jestem pewien dokładnie. Tak między bigiem a prawdą, tak wam powiem. Także na moim prywatnym playthroughcie miałem szczęście, bo znalazłem przez przypadek Golring. Znaczy Golring, no. Cały czas mi się miesza z modem Sonic. O! Okej. Okay. Special Ring. Znalazłem i tak dzięki temu utrzymałem super formę do końca finałowego bossa. A czy uda mi się to zrobić tutaj? Bo ten pierwszy akt to w sumie tak naprawdę no, nie jest trudno się tutaj utrzymać super formę, więc to, że znalazłem special ring, to tak naprawdę nic mi nie robi. Dobra. Muszę zrobić tak. Voila. Ale no, ja się będę cieszył, jak znajdę special link w drugim akcie, bo wtedy to już dopiero będzie. Wtedy to będzie okej. Okay. A jak nie będzie okej, okay, to no, może też będzie okej, okay, ale nie będzie aż tak bardzo okej, okay, jakby było z special ringiem. Nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek, ale... Ale mam nadzieję, że to będzie. Okej, dobra. Czy to był... Tak, jest, no, to... Takie kurde shieldy mi dawajcie. Takie lubię. Elektryczne shieldy. W ogóle shieldów żadnych takich elementarnych żywiołowych nie mieliśmy przez ostatni... W ogóle Metallic Madness. No więc to ciekawe. Nie, a bit. Nie, jednak nie. Pyk. Teraz pyk. Teraz pyk. I teraz... Pyk, chyba. Dobra, teraz finałowy boss. Znaczy nie finałowy boss, teraz Flying Battery Zone. Nie. Death Egg Zone z Sonic 3.
and Knuckles. To jest boss z pierwszego aktu. To jest fajny. Osobiście sądzę, że jest mniej denerwujący niż w Sonic & Knuckles. I tak wziąłem specjalnie te ringi, bo i tak... I tak będą usunięte później. I tak specjalnie mówię ringi. Teraz Sonic Forces mnie zniszczyło i będę mówił zawsze ringi. Ringi. Zaraz. To znaczy, że to by zostało, czy... Nie, bo teraz zgłupiałem sobie. Jeśli by zostało, to... Damn! Dlaczego tu jest... kurde, nie ważne. Nie wiem, mania jest... Mania to mania. I na tym co pozostawmy. Nie, kurde. A nie chciałem, żeby się tak stało. Chciałem moją elektryczną szyldę. Okej, okay, więc teraz musimy uaktywnić... I guess cztery... Nie, nie wiem, ja to nazywam cztery przyciski dla... lepszego zrozumienia. Bo tak naprawdę nie ma żadnych przycisków, po prostu wchodzimy w jakiś randomowy portal i... nagle coś się robi, nie wiem jak to działa, ale... coś się robi i jest śmieszne chyba. No, idźmy tu. Jeszcze się nie zmieniam w Super Mighty'ego. Zmieni się na Knuckles'a, żeby tu wejść szybciej. I cyk. No. No to właśnie, nie, nie. Więc teraz muszę zrobić tyk! Ha! Zmienię się i myk. I tylko, żeby teraz nie zginąć. Poprzez te platformy już nieraz zginąłem. A to by było niefajne, jakbym zginął. Trust me. Ok, więc teraz siup. Siup. Nie siup, tu jest siup. Wejdziemy tu i cyk. I mamy pierwszą z głowy. Pójdziemy tutaj, bo tak. Nie mam żadnej strategii, szczerze. Do tych portali po prostu idę do jakiego mi się podoba akurat teraz. Teraz siup. Tutaj, I guess. O, tak. Tu na pewno. Nie pamiętam drogi w nich, ale... A, czyli czekaj, okej. Ale tutaj na pewno. Cyk! O, a nie, okej, dobra. Jeszcze żyję. O. Ej, znalazłem. Będę myślał, że to był tu pierścień, jak wcześniej kiedyś. Gdzieś kiedyś też zabłądziłem i trafiłem na pierścień przez przypadek. Więc myślałem, że to jest trochę mało. Ale nie. Po co? Po co sobie pierścień, żeby miał dłużej super formę i mógł pokonać finałowego bossa bez problemu? Spodziewam się, że mogę dotrzeć tam z super formą, ale nie pokonam samego finałowego bossa z super formą. Sądzę, że zginę i będę po prostu musiał. I będę to musiał... co będę musiał? Oh shit. I będę musiał... po prostu przejść tego bossa normalnie. To nie będzie aż takie trudne, bo ten boss nie jest jakiś fest trudny. Ale jednak... styl... Byłoby szybciej po prostu, gdybym go pokonał z normalnym. Znaczy z normalnym, no. Super Sonicem po prostu. I zaraz to się chyba stanie, że skończy mi się super forma! Będzie fajnie! Dobra, ale tu muszę wskoczyć. Znaczy nie muszę, ale... Ale dokładnie, że to jest dobra droga. Ot,
Pamiętajcie, te pierścionki, jest. Kurde. Dajcie mi pierścionki. Teraz muszę jeszcze tu iść i... I mogę iść dalej. Okej. Nie chcecie mnie wpuścić? Ja tam nie narzekam. O, chociaż w sumie może nie jest aż tak źle. Chodzi o mój deficyt pierścieni, chociaż to zaraz się zmieni, jakby nawet tak spadał. O, tylko żeby się teraz nie dać. Przez te platformy. One są po prostu okropne i tyle, i to jest moje zdanie na temat ich. Wow. Nie? Co się dzieje, pasuje? Gdzie tam był kolejny ten ringbox? Ale tu było. Tam nie mogę wejść, okej. Fair enough. Nie, jeśli nie znajdę tego drugiego... jeśli nie znajdę Goringa, jeśli nie znajdę dużego pierścienia, to po prostu odczekam, aż będę miał zero pierścieni, zbiorę sobie od razu na starcie i nie będę tutaj nawet tego przedłużać tak bardzo. W sensie, no, żeby nie iść od razu na walkę z finałowym bossem z kilkoma pierścieniami na superformer. O tym chodzi, o. Więc ja już sobie poczekam. I... cyk. I tutaj mam... nie mam checkpointa. Okej! Let's do it! Więc dobra, teraz muszę na niego poczekać, aż on będzie... on nie będzie miał osłonki swojej. Tej, o właśnie tej. Spodziewajcie się, że bez superformy ta walka przejdzie... może przejść dosyć długo. Nie... och, Tails! Nigdy więcej mi nie włać w drogę. No i można tak omijać sobie te ręce, tak ogólnie. Nie wiem, kto na to by chciał tracić czas, ale tylko stwierdziłem, że fajnie by było pokazać to. Po prostu. No. No, które światło? Damn it. Teraz ty upadniesz gdzieś. Więc ogólnie tak dwa ciosy to jest ok, bez superformy mieć. O! To jest nawet perfekcyjnie to było ustawienie. Dobra, więc teraz dużo będzie łatwiej, bo nie ma obydwóch górnych. Okej, zostałem złapany w rączkę. Teraz, o nie, nie, jak ja go nie lubię, nie, nie. Ja nie lubię ninży tutaj. Nie, nawet jak on się nazywa, tak by... szczerze. Okej, już się byłem, żeby... Jakbym stracił pierścień na... Hardball Heavies, to byłbym w dupie tak naprawdę. Okej, i teraz pozostaje nam ostatnia. Jego rurka, I guess, mogę tak nazwać. I pokonaliśmy finałowego bossa. Dziękuję bardzo. Teraz Phantom Ruby wylatuje. Coś tam się robi. Phantom Ruby odkrywa jakiś portal. I musimy uciekać czym prędzej. Eggman też ucieka. I w superformach uciekamy wszyscy. I Eggman zostaje wessany.
I wszyscy teraz spekulują po tym endingu Sonic Mania Plus, że to DLC do Forces to będzie story DLC, po prostu Classic Eggman powróci do Forces i będziemy dalej mogli kontynuować Sonic Forces. Nie jestem pewien, czy zrobią tak. I guess jest możliwość. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wiem, raczej sądzę, że to już będzie do kompletnie kolejnej gry w sadze Phantom Ruby. Ale kto to wie? Ja szczerze nadal czekam na to, aż coś powiedzą w ogóle o tym DLC do Forces. Jeśli to będzie story DLC, to fajnie, mogę po prostu dalej grać w Forces. A jeśli to będzie po prostu, a jeśli to jest teaser po prostu do następnej gry i tam będzie po prostu Classic Eggman, to cool. Fajnie. I ogólnie, co moje wrażenia pewnie byście chcieli o... Dzięki. I ogólnie pewnie byście chcieli moje wrażenia o Encore Mode i tak dalej. Ogólnie to tak. Mighty i Ray to fajna... to fajna rzecz, jaką dodali, to na pewno. Postacie, które praktycznie umarły. Więc to mi się podoba, że dodali. Cieszę się z tego, że kupiłem tą grę fizycznie, bo chciałem to zrobić od jej zapowiedzi. Bardzo mi się podoba przede wszystkim odwrócony cover i ten, jak to się nazywa, i artbook. Artbook mi się bardzo podoba. Ogólnie wydanie mi się podoba. I co dalej? Samo Encore Mode mogło jednak dawać trochę więcej. Tak naprawdę Encore Mode dodaje co 7 kolejnych innych special stage'ów. Zmieniłem paletę i nowy bonus stage zamiast Blue Speed. I to jest dosłownie co robi Encore Mode. Co nie jest fajne, sądzę jednak, że mogli trochę więcej dać. No i dodaje grywalny Angel Island połowę pierwszego aktu, więc to I guess też jest fajne. Ale no, według mnie mogli coś dać, na przykład, nie wiem, no jeden pełny, kompletnie nowy poziom, to byłoby fajne. I to by wtedy te 5 dolców jakoś tak podniosło tego wartość, a tak to... No nie wiem, no według mnie takie kupienie cyfrowe Mani, czyli do tego, co na przykład są ograniczeni pecetowcy, w sensie Mania i Plus, to nie jest zbytnio opłacalne według mnie. Opłacalny jest według mnie za samo pudełko i tak dalej, gra pudełkowa, fizyczna, ale cyfrowo... No nie wiem, jeśli bardzo jesteście fanami Mighty'ego i Ray'a, to I guess go for it. I dodatkowo mody teraz będą wychodzić, które pewnie też będą wspomagały Mighty'ego i Ray'a, więc... fajnie było, jakbyście kupili, I guess. I poza tym, nie widzę poza tym innych rzeczy, które mogłyby wam się tutaj przydać. Poza tym... Nie oceniam negatywnie tego, ale no... Jeśli ktoś miałby mi podać dowód na to, że fani powinni robić gry Sonica, to raczej nie podawajcie samego tego plus DLC, bo to nie jest żaden dowód, ale no... Tak, ogólnie fajnie było wrócić znowu do Mani. I guess. No, Mania to jest dobra gra, więc fajnie się do niej wraca. Więc co mogę dalej powiedzieć? No to już wracamy do normalnego let's play'ów, czyli spodziewać się, że wróci Sonic Battle, ostatni odcinek Shadow the Hedgehog, Expert Mode, Tons of Destruction, raczej Kang wróci i to tyle. Spyro nie sądzę, że wróci, bo teraz prowadzę livestreamy ze Spyro, więc po prostu będę musiał po Reignited Trilogy mieć trochę przerwę od niego. I to w zasadzie tyle, co jeszcze tam wróci. Nie pamiętam, co w sumie jeszcze robiłem.
możecie mi oczywiście powiedzieć w komentarzach, bo pewnie zapomniałem, nie? Nie będę kłamał, że pewnie zapomniałem, co ja tam jeszcze robiłem. Ale no cóż, no na razie to jest. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after chaos. Control.